swojej dzisiejszej wypowiedzi chciałem poruszyć zagadnienie, które często jest przedstawiane przez socjologów, natomiast rzadko znajduje swoje odbicie w dyskusjach gospodarczych. Mianowicie chciałem się skupić na kwestii wprowadzenia w Polsce faktur elektronicznych. Polska, jak wynika ze wszystkich badań, jest na ostatnim miejscu w Europie, jeśli chodzi o rozpowszechnianie faktur elektronicznych. W ubiegłym roku mniej więcej 10% przedsiębiorstw w Polsce posługiwało się fakturami elektronicznymi. Dla porównania w Wielkiej Brytanii 10% przedsiębiorstw posługiwało się fakturami papierowymi. Przeanalizowaliśmy sytuację jako firma zajmująca się produkcją oprogramowania komputerowego dla przedsiębiorstw. Skoro rachunki są prowadzone elektronicznie, pieniądze są płacone elektronicznie, dlaczego fakturę, która jest wezwaniem do zapłaty, wystawia się w papierze? Przeanalizowaliśmy tę sytuację pod kątem prawnym. Na całym terytorium Unii Europejskiej obowiązuje ta sama dyrektywa europejska, która już w roku 2011 została w ogromnej większości wdrożona w Polsce, a w tej chwili wraz z zmianami VAT-u będzie w pełni implementowana. Prawo nie jest barierą. Sprawdziliśmy, jak funkcjonują rozwiązania technologiczne. Wielkie firmy tworzą własne portale, na których wystawiają faktury elektroniczne. Najbardziej rozpowszechnionym systemem fakturowania elektronicznego jest EDI, który służy do wymiany faktur i zamówień pomiędzy wielkimi korporacjami. Doszliśmy więc do wniosku, że jako firma obsługująca małe przedsiębiorstwa, które nie stać ani na podpis elektroniczny, ani na EDI, zaproponujemy im rozwiązanie proste, które będzie dawało im możliwość wymiany faktur elektronicznych poprzez portal zapewniający autentyczność pochodzenia i sposób zapewniający integralność treści. A jednocześnie ten portal stworzy możliwość wymiany umów pomiędzy sobą, tak żeby można było podpisać jedną umowę zamiast umowy z każdym odbiorcą czy dostawcą faktur. W tym roku w maju wszedł na rynek portal międzyfirmami.pl. Żeby wypromować ten sposób wymiany faktur elektronicznych, odbyliśmy ponad 4,5 tysiąca rozmów z małymi przedsiębiorcami. Spotkaliśmy się na konferencjach z ponad 1000 dyrektorów finansowych. Sukcesu do tej pory nie ma. Staraliśmy się przeanalizować, z czego się bierze tak duża wstrzemięźliwość firm w przyjmowaniu faktur elektronicznych, skoro tym problemem nie jest ani prawodawstwo, ani kwestie związane z technologią. I otóż, mimo że padały różne odpowiedzi na pytania, co wstrzymuje, podskórnie przebijał się jeden bardzo silny komunikat. Jest to obawa przedsiębiorców przed reakcją urzędników. No okej, dzisiaj prawo dopuszcza, może to i tak jest, ale skąd ja wiem, co mi powie urzędnik, który przyjdzie sprawdzać moje rachunki za 5 lat? W Polsce produkuje się rocznie około 1,5 miliarda faktur. Skromnie licząc, cały proces fakturowania papierowego kosztuje nas około 6 miliardów złotych rocznie. W tym celu wyrąbuje się w Polsce ponad 127 hektarów lasu rocznie. Są to pieniądze zmarnowane, jest to zniszczone środowisko, a ta suma 6 miliardów obrazuje, ile kosztuje nas niski poziom kapitału społecznego. Ile nas kosztuje to, że państwo nie wywołuje zaufania do swoich działań. I to właśnie chciałem dzisiaj przekazać również panu ministrowi Boniemu i innym urzędnikom, którzy są na sali, że to, o czym się tak często dyskutuje, to znaczy relacje między państwem a przedsiębiorcą, to nie są czcze słowa, to jest wycenialne. W tym jednym zakresie faktur elektronicznych koszty tego niskiego zaufania możemy policzyć na 6 miliardów złotych rocznie.